Cześć, tu Jerzy Ro i Metody na Przeszkody. Zapraszam ze swojego komentatorskiego stanowiska na omówienie mojego startu w Ninja Run, Vikings Run, Ninja Run w Płocku. I tutaj właśnie komentarz obu moich przejść, wszystko to, co tam zrobiłem. No i też takie właśnie spojrzenie z punktu widzenia kogoś, kto no z jednej strony jest dobry w pokonywaniu przeszkód, a z drugiej w ninja jednak jest początkującym, stawiającym no, pierwsze kroki. No i tutaj właśnie z punktu widzenia kogoś takiego, kto zaczyna wchodzenie w ninja, no właśnie jak to wygląda, jakie są różnice, jak to wygląda od tej strony, no właśnie nie tylko pokonywania przeszkód. Także Nostradamus Ninja zaprasza na analizę. I jeszcze tutaj zanim zacznę omawianie pierwszego przejścia, no generalnie impreza naprawdę pod każdym względem super, ogromnie mi się podobało, atmosfera, klimat, organizacja, przyjęcie, ludzie, no i oczywiście przeszkody i zbieżność i dość dokładne oddanie specyfiki tego, jak to jest w programie, przede wszystkim skala tych przeszkód, wielkość, wysokość, stopień trudności. No tutaj rzeczywiście ten stopień trudności był dość wysoki i wielu naprawdę nawet bardzo doświadczonych zawodników miało tu z niektórymi rzeczami problemy. Ale właśnie przede wszystkim skala tych przeszkód. To jest coś takiego, to już nie jest tak jak na przeszkodach OCR-owych, tylko właśnie bardzo mocno zbliżone do programu. Tak samo reguły były świetne pod tym względem, no, że jednak można było spaść, powtarzać daną przeszkodę jeszcze drugi raz, te dwa podejścia. Dawało to kapitalne możliwości oswojenia się właśnie z taką specyfiką, jak to jest w programie. Więc tyle takim krótkim tytułem wstępu. Dzięki jeszcze raz też za doping, ogromnie dzięki. No i zaczynam omawianie. Mamy pierwszy start, takie trzy grzybki. Tutaj taktyka była taka, żeby właśnie wiedzieć, od której nogi zacząć. Skok na linę, też dość trudne dla mnie. No i ten slider. I tu jest pierwszy start i w pierwszej próbie potrąciłem ten slider. Więc to praktycznie nie bardzo były szanse, żeby się z tego wyratować bez użycia ogromnej ilości sił. No i tu intuicyjnie uznałem, że po prostu zejdę i ponowię tą próbę, żeby ten slider sięgnąć. Wiele osób się męczyło, właśnie ogromnie walcząc na tej linii, a jeżeli na początku się nie wygeneruje wystarczająco dużego rozbujania, to potem bardzo trudno było ten slider sięgnąć. Trudny slider, tutaj właśnie druga próba, od razu złapany. Poprawienie, dwa rozbujania, wystarczyłoby jedno, no i właśnie taki slider, taki mały cliffhanger, trudny slider, lądowanie na tyłek. No i tu właśnie jeszcze raz w zwolnionym tempie od razu złapałem ten slider i w tym momencie po jednym wahadle można byłoby się już puścić i jechać dalej, no jednak uznałem, że sobie to poprawię, oswoję się trochę, zobaczę jak to jest. No bo tak jak mówiłem, taki lekko pogłębiony cliffhanger trudny, jeden z najtrudniejszych sliderów, z jakim miałem do czynienia. No i tu właśnie ta specyfika slidera, ja tego nie potrafię jeszcze za bardzo wyczuć, żeby właśnie wylądować, no po pierwsze przodem, a po drugie no tutaj na tyłku było bezpieczniej, no bo można skręcić nogę jak się bokiem ląduje, więc lepiej dupolądowanie skuteczne. I tutaj krawężnik, nie dało się go przejść powoli, trzeba było szybko, taką siłą odśrodkową, cisnącą w ścianę, no żeby właśnie nie zrzuciło do środka. Później taki duży jumper, no wbrew pozorom z jednej strony proste, z drugiej bywało, że sprawiało problemy, więc no, powoli się nie dało pokonać. No i trampolina i spotki. Z trampoliny był kawałek, nie było to taką znowu formalnością, żeby do tych spotków doskoczyć, do tego pierwszego. Duże odległości, ta przeszkoda mnie zaskoczyła, w programie było 1,5 metra odległości między spotkami, no tutaj między tym drugim i trzecim, no wydaje mi się, że może nawet 2 metry. No i ten ostatni sporo wyżej, no i tutaj nie miałem już siły właśnie w tym pierwszym podejściu. Bardzo byłem zestresowany i w związku z tym tej wydolności już praktycznie na starcie nie miałem. Po pierwszej przeszkodzie no już w zasadzie umierałem kondycyjnie i no taki był efekt tego, że tu już nie byłem w stanie się utrzymać na tym trzecim spotku. Pomimo, że no, tą przeszkodę jestem w stanie dość dobrze technicznie pokonywać, więc to właśnie jest kwestia tego podejścia mentalnego, że ono ma ogromne znaczenie, no i presja na wynik, i emocje, i stres, i napięcie, no tak paraliżują i również wpływają na tą stronę fizyczną, że no ciśnienie jest takie, że potem już nie bardzo jest to paliwo, z czego brać. No jest druga próba, pierwsze, no mi się wydaje, no będę sobie próbował później zmierzyć, jakie tu mogły być odległości. No tutaj wydaje mi się, że 2 metry były. No i ten ostatni był dużo wyżej, no tak na oko 50-60 cm. I tu już w drugiej próbie nie byłem w stanie, no i tak zakończyłem właśnie swój pierwszy start na Ninja Run. Pierwszy start zakończyłem spadając, po pierwsze, na pierwszej przeszkodzie, czyli nie sięgnąłem slidera i potem już bardzo miałem wysokie tętno i ogromnie byłem zmęczony, no po 2 przeszkodach praktycznie padałem, także pokonanie spotków na tak ogromnym zmęczeniu i deficycie już w tym momencie, no jak się okazało wtedy, było już niemożliwe. Do tego czwartego nie byłem w stanie doskoczyć, a warunkiem pokonania przeszkody było przejście przez ten czwarty. Nie można było z trzeciego dolecieć sobie do końca na materac i w ten sposób zrobić tego tak zwanego dismount. No i właśnie tutaj jeszcze taka dygresja. Te zawody ninja też były bliskie prawdziwym ninja, że właśnie miało znaczenie zeskoczenie z przeszkody, zejście z przeszkody. Były konkretne miejsca, gdzie ma być to zrobione i jeśli się zrobiło wcześniej i dotknęło na przykład do niewłaściwego materaca, tego, który był wcześniej, no to właśnie ta próba była niezaliczona, czyli właśnie zeskok z przeszkody jest bardzo, bardzo istotny. No i teraz drugie przejście. Drugie przejście ponownie, nabieg na grzybki, no i tu już slider złapany od razu, jedno rozbujanie i zeskok też prawidłowy już na nogi, tak mnie bardzo, choć mnie obróciło jeszcze trochę. No i tutaj właśnie od razu ten slider, pewnie złapany, przyciągnięty, jedno rozbujanie, żeby nadać większej energii. Ale tu jeszcze ta technika nie jest na tyle dopracowana. No obraca mnie, powinienem tak naprawdę bokiem cały czas lecieć i dopiero pod koniec obrócić się, żeby przodem wylądować. Ale to za małe doświadczenie, no właśnie i tak to wygląda. I później tutaj mamy ten krawężnik ponownie. Nie było problemów z tym krawężnikiem za drugim razem, chyba nawet sprawniej i szybciej. Zdecydowanie szybciej go pokonałem. Fajna sprawa. No też troszkę techniczna, ale na szybkości. No właśnie to można było zrobić. No i mamy trampolinę. Po raz drugi spotki. No cel był taki, żeby te spotki za tym drugim razem po prostu przejść. No czułem się już tutaj dużo, dużo lepiej. Tutaj też dzięki radom Pawła Morawskiego odnośnie oddychania, no i właśnie nastawienia. Choć z tej trampoliny no był kawałek. Także tutaj nie była to formalność. No i mamy pierwsze spotki. Tu już wiedziałem, że mam bardzo duże szanse je przejść. Taki mały tip właśnie, żeby troszkę z przodu łapać, bo wtedy przy tym rozhuśtaniu do tyłu no jest się stabilniejszym. No i ten ostatni tutaj niepotrzebnie to drugie rozhuśtanie i dopiero na trzecie, no ale dla pewności lepiej zrobić jedno więcej i przejść niż spaść, więc tak. No i mamy spacer hydraulika tutaj jeszcze z relacji biegun Ninja Team. Właśnie od drugiej strony widać, no nie mam problemu z tą przeszkodą, lubię ją, mam ją opanowaną, także z przyjemnością przechodziłem właśnie Paul Grasper, spacer hydraulika. No i mamy spinning lock, czyli tą obrotową rurę, bardzo trudna, jedna z najtrudniejszych przeszkód równoważniowych w ninja moim zdaniem. Tutaj był odsiew i tak jak typowałem właśnie był odsiew, wiele osób tu spadało. Ja uznałem, że pójdę technicznie, ale jednocześnie no nie tak bardzo powoli, tylko no w miarę pewnie, szybko technicznie, ale technicznie. I zrobiłem ten spinning lock, no i później skok na szarfy. Tu były problemy, bo złapałem pierwszą szarfę, potem zbyt szybko drugą i właśnie tutaj widać. Łapię, mamy w zwolnionym tempie pierwszą, przekładam rękę na ostatnią i to był dobry bardzo ruch, tylko tutaj nie zrobiłem rozbujania, tylko od razu przełożyłem drugą rękę na ostatnią szarfę i efekt był taki, że zawisłem na niej, nie mając energii, no i nie mając właśnie tego swinga, żeby zrobić ten dismount, bo tam był czerwony materac, na który trzeba było zaskoczyć. No i tutaj dużo sił straciłem właśnie wracając się do poprzedniego elementu, żeby na dwóch odzyskać kontrolę, zrobić lekkie rozbujanie na ugiętych rękach. No i właśnie tutaj to później się odbiło. Zresztą nie dało się inaczej, bo to było niskie. No i zrobić to rozbujanie i zeskoczyć na ten materac już bezpiecznie. No i tutaj to doping był potężny w tym momencie. Dzięki wszystkim właśnie za ten doping. No i mamy kolejną przeszkodę. Tutaj miałem czas chyba 2 minuty 15 sekund, czyli dobry czas. Przed piątą przeszkodą bardzo, bardzo fajny czas. Także idąc na spokojnie i no nie trenując wydolnościowo tego typu rzeczy, no myślę, że pasowałoby jednak, to miałem dobry czas. No i uznałem, że tu poczekam około 20 sekund przed tymi monkey barami. To chyba była jedna właśnie, no wbrew pozorom, z najtrudniejszych przeszkód tego eventu, bo monkey bary i później siatka. No i tu mamy skok z trampoliny właśnie na te monkey bary. Też maleńki rozbieg, to też kolejna cecha bardzo bliska programu, że ma jest jeden krok rozbiegu i od razu trampolina, więc trzeba to umieć zrobić praktycznie z miejsca. Monkey bary idę tyłem. Wbrew pozorom pod górę taka technika jest całkiem dobra. No i tutaj była niespodzianka, bo te monkey bary w dół one się kręciły. Może nie tak jak na łożyskach, no ale jednak te drążki się kręciły i było to potężne utrudnienie właśnie. Także no nie była to formalność. To plan był taki, żeby iść bokiem tych monkey barów i lewą nogę zahaczyć o siatkę, tak żeby już nie robić potem tych manewrów ze zmianą nóg, plątaniem się w ręce, tylko właśnie od zewnątrz założyć lewą. No jednak nie byłem w stanie tego tam zrobić właśnie, no nie byłem w stanie tej nogi zaczepić, no i potem zaczepiłem klasycznie, czyli od wewnątrz prawą, no i potrzebowałem sobie tutaj chwilę odpocząć, bo już bardzo byłem zmęczony jeszcze tymi szarfami wcześniej właśnie. No tutaj pada słynny Nostradamus OCR, który przewidział to, co było w drugiej i trzeciej edycji, więc Nostradamus wróci przed czwartą. No i zaczyna się siatka. No i tu widać właśnie te kombinacje z nogami. Trzeba przykładać ręce, no trochę się nagimnastykować. Trudna siatka, ja tam nie jestem ekspertem od siatek. Trudna, bo małe oczka, też nóg, no, trudno było wkładać nogi do tej siatki. No i tutaj specjalnie na prostych rękach, żeby no, odciążać te bicepsy jeszcze przed tą ostatnią rurą. No i tu kolejny odpoczynek na huśtawce. No naprawdę już ledwo żyłem tutaj, no ale uznałem, że no zawalczę jeszcze. Zawalczę. Około minutę zajęło przejście od trampoliny do tego momentu, czyli długo, no właśnie długo, siatka się długo pokonuje. No i tutaj mamy podejście do tej rury z takimi cliffhangerami, która okazała się no bardzo, bardzo trudnym elementem, jednym z trudniejszych na tamtym torze. No i tutaj jest jeden bardzo decydujący błąd, który tak naprawdę decyduje o tym, że w tym momencie już nie było szans, żeby cokolwiek zrobić. I spadam właśnie na tym elemencie. I tu jeszcze w zwolnionym tempie widać właśnie o co chodzi. Gdzie są biodra? Gdzie są biodra? Bo ten błąd polegał na tym, że biodra są bardzo nisko, odwłok ciągnie w dół, jest ciężki, a tutaj pasowałoby zrobić tak, żeby się podciągnąć na bicepsach, jak najbliżej przyłożyć ciało do tej rury i dopiero wtedy próbować przenosić nogi i zapleść je tam na górze. No ja nawet nie byłem w stanie lekko zaczepić nogi, no bo tak nisko był odwłok, więc no właśnie tutaj to jest ten błąd techniczny, taki z lowrigów trochę, no to lowrigi to też jest technika, no tak jak ja nieraz mówiłem lowrigi, a to jest forma lowrigu, no bardzo trudna, ale jednak, no co moim słabym punktem jest, ciągle niezmiennie pracuję nad tym pracować. No i zostało około w tym momencie nie wiem, 30 może sekund do końca. Wiadomo, było już bez szans na pokonanie toru, ale to chodziło o to, żeby zdobyć to doświadczenie, wykorzystać ten czas do końca, no i po prostu zobaczyć, ile na zmęczeniu jeszcze będę w stanie. No tak, żeby po prostu zawalczyć i myślę o satysfakcję, że jednak do końca tam byłem i mogę też finansowo, bo tutaj 18,75 za minutę była cena startu w tych zawodach, więc tak jak najdłużej też warto było. No i tu już oczywiście nie miałem siły na tych makiberach i tutaj już spadłem. Niesamowite, bardzo, bardzo fajne podsumowanie, atmosfera mega, naprawdę super impreza, także spotkania z ludźmi znanymi z najwyższych już osiągnięć w ninja, nie tylko polskim, ale właśnie też wymiany doświadczeń, klimat, naprawdę świetnie zszedłem, usatysfakcjonowany. Zakończyłem usatysfakcjonowany, naprawdę impreza, doping, klimat, ludzie, właśnie też oprawa taka muzyczno-oświetleniowa tego eventu dawała taki efekt, że było to naprawdę bliskie temu, co działo się w programie i też emocjonalnie właśnie to było bardzo bliskie temu, co ja w pierwszej edycji doświadczyłem, więc świetnie było się z tym zmierzyć, jednocześnie mieć właśnie tą drugą szansę, bo to wtedy można było zobaczyć, jak można w miarę szybko niektóre rzeczy w głowie przepracować i podejść do drugiego podejścia, więc to też było tutaj świetne, także tyle by było. Jeszcze o ninja będę mówić nieraz i tutaj analizować też to mentalne podejście, bo tutaj zobaczyłem bardzo dużo, ale to kiedy indziej. Także dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam jeszcze na vloga z tej imprezy, bo tam troszkę będzie jeszcze takich rzeczy, komentarzy i różnych rzeczy właśnie podczas to, co się tam działo, ale to będzie osobny vlog może w przyszłym tygodniu, a teraz to by było na tyle, także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.